Uruchomiony został rządowy program Czyste Powietrze. W ramach tego programu możesz uzyskać dotacje na termoizolację i termomodernizację swojego budynku. Jak jednak oszacować koszty wykonania takiej inwestycji? Ceny materiałów w całej Polsce są na mniej więcej tym samym poziomie, natomiast koszty robocizny to już jest element zmienny. W każdym regionie kształtują się na różnych poziomach. W tej sytuacji trudno byłoby podać jakieś średnie, stałe koszty, które są związane z taką inwestycją. Postaram się zwrócić Waszą uwagę na te elementy, które są istotne, na które warto wydać pieniądze oraz te, na których rzeczywiście można zaoszczędzić. Weźmy pod uwagę trzy najpopularniejsze, najpowszechniej stosowane materiały termoizolacyjne. To są wełny, styropiany i płyty PIR, płyty Termano. Wełny są materiałem tanim w zakupie, zwłaszcza te miękkie w welonach. Natomiast koszty robocizny są już niestety wyższe. Dlaczego? Bo sznurkowanie, bo uciążliwość, bo konieczność zachowania wielu rygorów montażowych, plus ryzyko związane z tym, że ta wełna się obwiesi, obsunie i być może będzie wymagała remontu za kilka lat. To powoduje, że w efekcie ten materiał wcale nie jest taki tani, jak się wydaje, sądząc po cenie zakupu. Drugim materiałem są styropiany. To są materiały również tanie w zakupie. Ich cena jest dość niska w przeliczeniu na metr sześcienny. Natomiast sporo do życzenia pozostawia oczywiście trwałość tego materiału. Znamy to z życia. Z tych trzech materiałów, które wymieniłem, Termano jest materiałem stosunkowo najdroższym w zakupie. Natomiast jest on najbardziej efektywny. On jest najtrwalszy, nie ulega żadnej degradacji. Koszty jego montażu są rzeczywiście bardzo niskie, tym bardziej, że możemy się pokusić o samodzielny montaż tej termoizolacji. Termano wybacza wiele błędów wykonawczych i wiele błędów montażowych. Koszt montażu Termano na dachu skośnym przeciętnie w Polsce kształtuje się na poziomie około 35 zł za metr kwadratowy. Natomiast biorąc pod uwagę, że przy niektórych układach możemy to wykonać sami, siłą rzeczy obniża to koszty wykonania takiej termoizolacji czy termomodernizacji dachu. Warto pamiętać o tym, że płyty Termano ze swoimi parametrami technicznymi, parametrami termoizolacyjności nie zmieniają się przez dziesiątki lat. Ich żywotność jest porównywana z żywotnością cegły. Dlatego warto zainwestować w ten materiał, dlatego że on będzie stały, on będzie trwały, będzie miał taką trwałość jak nasz dom. Przegroda, ściana, dach ma taką wartość, jak jej najsłabszy element. Inwestujemy w dobre materiały konstrukcyjne. Zainwestujmy również w trwałe i efektywne materiały termoizolacyjne, dlatego że one będą stanowiły o jakości i o wartości naszej ściany, naszego dachu i naszego domu. W ramach dotacji na termoizolację i termomodernizację możemy dysponować kwotą maksymalnie do 150 zł na metr kwadratowy. Kwota ta oczywiście obejmuje zakup materiału i koszt jego montażu. Warto zainwestować w ramach tej kwoty w materiał być może droższy w zakupie, ale tańszy w montażu, dlatego że on będzie efektywny przez wiele, wiele lat i dzięki niemu zaoszczędzimy zdecydowanie więcej pieniędzy w przyszłości.